Witam Państwa. Niedziela, godzina chyba 9:00. Dochodzi dwa przyloty mławskie z Puszczania. Budapeszt i Cepelka. W parze chyba są. Widziałem, jak się parzyły. Weszły. W środę mi gołębie odeszły, ale nie tak za daleko. Bo niektórzy to krzyczą, w zasięgu wzroku są gołębie i poszły. Tak jak te moje. Z 1,5 kilometra, bo w zasięgu wzroku widziałem. To nie takie odejście. Zginęła jedna sztuka. Jedna albo dwie, ale chyba jedna. No i zaraz i ruszę ja. Gołąbki ładnie chodzą wysoko. Tylko, że jak się je żegna i chce się pokazać, to one odwrotnie nie pójdą. Dobra, dam pauzę. Zganiam. Rano już, rano to nie zganiam gołębi i na głodno też nie, bo bym miał już po gołębiach. Koniec by było. A już jakby mi poszły, to już chyba bym nie zakładał już. Dupieto. Zobaczymy. Było 129. Ja liczyłem dwa razy. Jest 128. To chyba jeden zginął. Te bociany lekko obciągają, bo one są jeszcze teraz z ostatnich piór pierzeją. No ale wszystkie pierzeją. I u każdego pierze, jak u każdego. Dobra, dam pauzę i zganiam. No i poszły. Parę już odskoczyło, parę zjeżdża. Ale tak to 128. Ale żeby tych paru nie było i tego, to one poszły by te gołębie. Albo przyszła gapa czy kruk. Już nie mówię o jastrzębiu. Pięknie chodzą. Jasne i mogą chodzić. A co by było, jakby spierzeją? Zjeżdża, bo to najlepsze widać na telefonie, czy nie, bo słonko świeci, a one są wysoko. O, tu parę zjechało. 3, 7, 8, 9. Ale nie ma chmur, to nie. Dwa, cztery, sześć, dziewięć.
No i lotu już też nie widać. I po co to krzyczeć? Jak one są gdzieś w zasięgu wzroku, to nie ma odejścia. Odejścia to jak pójdą, że ich nie widać. Ja je widzę. Moje to dobrze, bo chodzą na obie strony. Na jedną stronę jak chodzą, to... No, na obie strony to... No, tak szybko nie odejdą. Ale te mławskie nie pójdą. Dałem szansę. Pasiaty chyba poszedł. Na biały ogon taki był. To chyba poszedł. Oni się obniżyły. No, dzisiaj. A tamten to chyba nie mój, to ciemny. Nie wiem, to mój. Mój to ten budapryszt. Aby brak kruka albo coś, ale dobrze, jak na razie spierzeją, bo tak co roku to mi giną. Znaczy już teraz tak nie ginęły. A to jest Budapeszt. Nie było tak źle, ale lepiej chodziły. Dobra, schodzę. A, to Budapeszt. Dobrze, że one chodzą na obie strony. Bo jak na jedną stronę, jak mi tak chodziły, to zawsze miałem problem. Zawsze jak mi tak siadają, się nie przyglądam, to zawsze coś tu jest.
Gołębie już rzucają ostatnie pióro. Niektóre już nie mają, ostatniego pióra nie mają. Szybko spierzeją. Ale jastrząb przychodził, jednego mi zabrał, jednego zabił. A teraz już go z 2 tygodnie nie widzę. Nie ma go. A te dyresie to tam i Budapeszty to. To chodzi. Te Muławskie już siedzą, a one powinny też chodzić. No tamto to będzie chodziło, te dresie to będzie to chodziło. Ale z tego odejścia, niby tam odejścia, to kilometr to nie odejście, czy półtora kilometra, to mnie zginął, a przyprowadzili taką żółtą Budapesztkę. Przeleć na dobrą stronę. Jeden na jeden. Nawet nie wiedziałem, miałem zasunięte, a ona zaczęła fruwać pod siatką. Co za Budapeszt? Początek listopada, to one mają już ostatnie pióra na wierzchu. To one wtedy dochodzą. Ale jak już byłem kilka razy w strachu, jak nie chodzą niedobrze, jak chodzą, to pójdą. A tamte to, gdzie to przeszło i to będzie, to Budapeszty tak chodzą i te. Gołąb to 20 minut, ładnie powinien chodzić, przyjść, przytrzeć, siedzieć. Wtedy to ja. A niech to lata. Teraz się zimniej zrobiło, to nawet dzioba nie otworzy rady. Obiedzie je zegnam tu, powystartuję. Jak wczoraj to mi tak pięknie chodziły po obiedzie, że aż miło było popatrzeć. A tam to chodzi, jeden zjeżdża. A gdzieś tam chodzą wysoko.
wychodzą. A to jest tak jak ja mówię, dobrze, że jastrzębia nie ma, wiesz, jak jaszczą, tylko twoje. Tylko że jak chodzą w budynkach pójdą, to się tam nie boję. Gorzej jak na drugą wieś pójdą. Ale w tamtym roku 120 mi poszło na ławkę, ani jeden chyba mi nie zginął. Tak w przeliczeniu. Tak się a jednego roku mi poszły 91. 28 zginęło. Tak się przesortowały. Te dokupywane, te, to wszystko wyginęło. No, da, pyszt. A tamte też się będą chodziły. Zaraz dostaną papu trochę jeszcze. Ale popierzyły te gołębie się, rozpierzone. Ciężko je rozpoznać niektóre. No. No, się trochę opuściły. Ale zimno się zrobiło. Dobra. Będę miał kiedyś takie ścinki albo coś, to nagram. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zdrówka i wysokich lotów. Bo to jest najprzyjemniejsze, jak gołębie idą od dachu. Czy czyjeś przyjdą, to trochę rozrywki jest. A jak chodzą tylko w dachu, to nie ma żadnej atrakcji. Nawet jak i zginie coś i tego, to nie boli. Najgorzej to boli, jak jaszczur przyjdzie w ryźmie. Bo nie wiesz, co ci wziął, czy dobrego, czy lichego. Jak zginie z odejścia albo z tego, to pies mu w ucho. Myślę, że przez zimę setka zostanie. Jak nie pójdą, bo jak pójdą, to zostanie, jak zawsze. Pary. Pozdrawiam wszystkich. I życzę jeszcze raz zdrówka. Do widzenia.